Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto oczywiście Monster Train. I cóż, dzisiaj idziemy nadal naprzód w naszej serii zabójczych uzdrowień w ogóle. I mierzymy się tym razem z... dosyć ciekawymi oponentami, którzy, nie ukrywam, mogliby być problemem, gdyby nie moja potęga leczeń i w ogóle. Czym bardziej mówię o nim niż o innych, bo reszta to taka, wydaje się być, standardowa. Ale dobra, mniejsza z tym, po prostu lecimy, walczymy i tyle. Tak, oczywiście się pojawił i jak na złość nie mam żadnych uzdrowień. No normalnie jak na złość. No cóż, w takim wypadku... jestem zmuszony zrobić coś takiego i... liczysz na to, że wiecie, jakoś sobie poradzimy później, bo jednak... no obecny moment to jest naprawdę kiepska sytuacja. Wszystko przez to, że trafiło się, wiecie, uzdrowienie. Okej... jego można tu chyba postawić, szczerze mówiąc. Więc dobra, fajnie. W ogóle tylko... nie rozwiązuje to problemów i swoją drogą jeszcze ile? 40. No. Tak jak mówiłem, po prostu... żadnych problemów nie ma, po prostu uzdrowienia. Gorzej tylko, że no... oni się przedostaną. Wiecie, bardziej mi chodzi o niego. Tamtego bym... uczestniczył łatwo. Nim bym się zajął, ale no... niestety. Głupie uzdrowienie nie przyszły za pierwszym razem. Teraz tak. Oczywiście. Mogę zacząć się już bawić w co, tylko czy jest sens? A tutaj... rozbić 3... no ona niestety zginie prawdopodobnie, ale już... a nie, nie zginie, ale dobra. Przynajmniej zajmie się tym, co będzie trochę łatwiej i tak. Na to piętro... w sumie mogę zarzucić... tą regenerację, chociaż nie, nie. Nie ma co. Lepiej po prostu, wiecie, ubijać wrogów uzdrowieniami. I się z tego cieszyć, ile się tylko da. Dobra. To jest naprawdę, powiem wam szczerze, łatwe, jeśli karty podchodzą. A jeszcze patrząc na to, że mamy te grzybki, które będą dawać kolce i rozszerzać to całkowicie. Oj, to dopiero będzie piękne. I proszę, dwa uzdrowienia. No nie do końca o tym mówiłem, ale może być. Tak, najpierw to. I teraz tak. Dziękuję bardzo. Zwycięstwo. Takie to proste. A dobra, jest tutaj coś, co muszę zarzucić? Nie. Ale wiecie, dam to, bo czemu by nie? I przymroziło się, okej, okay, super. O, jak mi przykro. Już widać, że zwyciężyłem tak po prostu. Jeszcze nawet nie doszedł moment, w którym tak naprawdę bitwa się zaczęła. Dobra. A, teraz tak, 14, 24, okej, okay, dobra. Widać, że tylko 17 obrażeń dostanie, więc... no. Na ten moment mamy zwycięstwo, to tak po prostu i... no. I teraz uzdrowienie, no... no normalnie nie wiem, co ja mam wam mówić, to po prostu jest... super potężne. Dobra, teraz zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay, czyli używa się tego i tu daje 3 stingi, okej. Okay. O, to może być 1 życia. Nic takiego wielkiego, ale wiecie, zawsze aktywuje. 1 energii więcej w następnej rundzie i więcej kart w następnej rundzie. Biorę. Oczywiście. Okej. Okay. Tego nie rozumiem, wiecie, z tym, że można zagrać w pokoju rdzenia, że tak nazwę.
Ale no... Pomijając to, że właśnie nie ogarniam do końca, czemu piszę, że można w pokoju tego generatora, wezmę szczerze. Wiecie, dobrze, jeśli coś tam się jednak dostanie i chcę to szybko wyeliminować. A co? Tutaj mamy wydarzenie, odnowienie zdrowia. Przydatne, ale bez tego przeżyjemy. Ulepszenie jednostek, tu natomiast artefakt, złoto i magia, no... Te, artefakt. Okej. Super. Super, naprawdę, ale... Nie mam chyba odpowiednich kart, a co? W sumie... Może chyba być, ale... chociaż ja sprawdzę, czy mam odpowiednie karty. Które mam X. No i niestety... Nie. Szkoda. Ale tak, nie mam, więc bierzemy to. Ryzykowne, wiem o tym, ale... Jestem skłonny po prostu... stwierdzić, że i tak damy radę. I też tak... ulepszy zaklęcie kosztował minus 1. Czy jest jakieś takie, które musimy? Wiecie co, nie. Ja nie wiem, czy stoi cokolwiek, co musimy tak naprawdę zrobić. Oczywiście to może być potężne, więc tak. Zobaczmy, co jeszcze jest tam dalej. A, dobra, jeszcze będzie kilka starci w ogóle decyzji, to może nie trzeba jednak tak się śpieszyć, wiecie. Skoro jeszcze będzie kilka starć właśnie. A tu jest sprzedawca artefaktów, więc nie ma co naprawdę przesadzać. I tym razem mamy... Okej. W sumie nikogo takiego wielkiego. Naprawdę to nie jest problematyczne, nic. I tutaj trochę trudniej. Będzie stawał dużo pancerza, ale poradzimy sobie, a bossu sam w sobie. Słaby. Nie, no teraz naprawdę trafiliśmy chyba fartownie. Oj. Chociaż tutaj nie ukrywam, trochę pech. Gdyby on nie był pierwszy, to byłoby łatwiej, bo gdyby miał jakieś zaklęcie atakujące tym razem. No cóż. W takim wypadku... Nie wiem. Nie, to postawiłbym już piętro wyżej na przyszłość. Tutaj jednego takiego? Nie, szkoda miejsca. Jak lepiej postawić już tutaj. No i uzdrowić. Co prawda nic nie zmienia, ale przynajmniej wiecie, mamy już pozbytego jednego. I on dostanie też te ataki. Dobra. Bardzo nawet dobrze tym razem. O, ona nie jest może najlepszym wyborem, ale... Nie, dobra. Nie jest dobrym wyborem, ją postawimy tam ponownie. I Stewarda mogę jednego dorzucić. Żeby po prostu było i mamy dwa, to tak. Regeneracja. Tak. Okej, dwóch ginie, jeden przechodzi dalej, ale on nie będzie problematyczny. Dobra. No i niestety znowu uciekło. I dziękuję bardzo. Prawda, tamten jeszcze żyje, ale no. Jakoś sobie musimy poradzić. I teraz tak, co my tu mamy? Dobra, pierwsza sprawa, dobrze, że jest ona. Druga sprawa, ten przeżyje niestety. Mamy 4 energii, zużyję 3, jeśli chcę zagrać to. Chyba, że to tutaj zarzucę. Nie, nie mogę. Dobra, jednak się udało. Pierwsza sprawa, oczywiście to. Druga sprawa, co? I trzecia sprawa, mógłbym rzucić to, ale nie ma sensu, więc... Po prostu dobijemy jego tutaj jeszcze bardziej, czy coś. Aj, nie wierzę, że to jest takie piękne, jak łatwo mi to wychodzi. No cóż. Naprawdę, powiem szczerze, tego bym się nie spodziewał nigdy, ale tak... No, przeżył niestety. Chociaż to, że on przeżył, wiecie, nie jest żadnym problemem. 8 życia.
Więc tak, tutaj raczej... To co się udało, tutaj nawet nie ma co czekać z tym efektem. I tak teraz... Niestety przeżyję, ale no, to, że przeżyję, nie jest żadnym problemem, tak szczerze mówiąc. Dobra, udało się przymrozić kartę, więc super. Jeśli cokolwiek tam dojdzie, tak jak wiecie, groźniej to... O tak, po prostu można to zarzucić i się pozbyć tego raz na zawsze. Dobra, żadnych problemów. Chociaż, skoro nie ma problemów, to mogę zrobić coś takiego, ładnego. Mam 4, więc tak. Pierwsza sprawa co? Druga sprawa co? No i zarzucę oczywiście, wiecie, po to, żeby było, bo w sumie jak się bym miał zmarnować, co? Nie, dobra, w sumie mogę rzucić jedno z tych, bo wtedy się przemroziło mój błąd, ale... W sumie nie jest to żaden wielki problem ani nic, więc tak. Leczenie. 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 To. No i tak, teraz to. I zwycięstwo. Więc no, widzicie po prostu potęgę tego wszystkiego ponownie. Nie ukrywam, jestem z niej bardzo zadowolony. Prawda, mi zginął bohater, ale no. Inne efekty po prostu pozwoliły wygrać. I oczywiście pakiety ładne. Tam tu mamy. Nie. O tak. Oczywiście. Skip. Wiecie, nie jest tu nic takiego, co byłoby mi potrzebne. To jest tak, powielanie kart i jakieś inne fajne rzeczy, okej, ale tu mamy wydarzenie, usuwanie kart i... No, handlarza. Więc jest super moim zdaniem. I teraz tak, zaczynamy oczywiście od wydarzenia, co są tu mamy. A, znowu to. Oczywiście wezmę co, bo w sumie czemu by nie? Tak, teraz tu można usunąć dwie karty, co? Te dwie karty chciałbym, żeby były... Jedną lancą... i jednym train stewardem. Naprawdę uwierzcie, to ma sens, co robię. I teraz tak. Nie wiem, czy jest tutaj cokolwiek takiego dobrego, przydatnego, koniecznie do potrzebnego. Można usuwać karty oczywiście. Na razie jednego relola. To wezmę szczerze, bo wiecie, w ten sposób po prostu wszystkie karty, które mi przymrożą, się będę mógł używać za darmo. Jeszcze stać mnie na usunięcie, to usunąłbym jeszcze jednego stewarda. Wiecie, mniejsza talia, tym szybciej będę przemielał się przez uzdrowienia i w ogóle. Ale no, zanim to oczywiście musimy zrobić to, co jest najgorsze, czyli... bossu. Z tym nawet nie wiem, czy się z nim spotkałem chociaż raz. Ale widzę, że tu mają jakieś dziwne, nieciekawe efekty, więc co. Będę musiał się tym zająć szybko. Okej. Dobra. Muzyka jak zwykle pierwsza klasa. Niestety przeżyję, więc... Zostawię już jego, wiecie, tak na wszelki wypadek. Powinno być dobrze.
Dobra. To właśnie, właśnie. Wyżej. Jak to działa? Okej, nie jestem pewien do końca, jak to ma działać, ale niech będzie. Oczywiście zaczynam od tego. W sumie nie muszę nic więcej robić, ale... Przeszczędzę w ten sposób trochę na życiu. Nie sądzę, że to była mądra decyzja, to co robię, ale niech będzie tak i tyle w sumie. Dobra. Dobra. Naprawdę dobra. O, i teraz pewnie tutaj przyjdzie. Nawet się dostawi. Oczywiście, że dostawi tego, bo jakby inaczej. Dobra. Czyli najpierw wrzucamy to. I teraz to. Zakręcia są drogie, ale tylko chwilowo, to jest pierwsza sprawa, a druga, nie, to nie problem. Bo co miało zostać aktywowane, zostało aktywowane. I teraz, który to? Znowu ten sam. Dobra. O, i teraz fajne takie za darmo. A, czy jest cokolwiek, co muszę robić? Szczerze nie. Więc niech się przymrozi, co ma się przymrozić i w sumie tyle. Dobra. Oj, jak mi przykro. Zginęłeś od uzdrowienia. Dobra, przychodzi tu i pewnie tworzy znowu tego samego. Chociaż nie, zauważyłem, że są w sumie dwa różne. Teraz dopiero tak ślepy byłem wcześniej. Jeden działa w jeden sposób, drugi w drugi, ale tam efekty ogólnie te same. Mniej więcej. Dobra. Teraz tak. Słuchaj, gościu. Ja rozumiem, że ty chcesz walczyć i w ogóle i się zamieścić, ale no bez przesady. Ty musisz zrozumieć, że tu zdrowie się liczy. Życie, nie śmierć. Życie pokonuje śmierć, jak widzicie. Gadam głupotę, wiem, jestem tego świadom. Mam zabójcze życie, życie, które lecząc zabije i w ogóle, dobra. Przy okazji teraz co jest? A, dobra, zapomniałem, to jest to drugie, które po prostu aktywuje się, jak zginie mi jednostka. Dobra. Jest jeden nasz, piękne. Dobra. Nie ma co się przejmować, tak szczerze mówiąc. Zarzucamy to. Zarzucamy to. Wszystkie zaklęcia za darmo, no co, jak tym bardziej jestem skłonny rzucić tego więcej. Jeszcze mamy bossa tutaj, teraz na stadium zranienia go, więc no po prostu trzeba wykorzystać wszystko, co mamy. Oj nie, no to jest piękne. To jest po prostu piękne. Mi nic zdać, nic ująć. Okej, przyleciał tutaj, to jest ten blokujący pewnie zaklęcia, jakby to jeszcze miało jakiekolwiek znaczenie. Dobra, nie będzie żadnych obrażeń, nic w ogóle, to... Nakładamy po prostu, wiecie, efekty, które mogą się później przydać, czy coś. Ale w sumie chyba więcej nic nie trzeba robić. Yep. Co się przymrozi, to się przymrozi, co się nie przymrozi, to trudno. Wielkie różnicy to i tak nie zrobi, no. No i teraz się uzdrowi o tyle, ile dostała obrażeń, jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. No i się zaczyna. Wchodzi wielki, zły bossu. Trzy? Nie wiem, czemu kosztuje trzy, ale okej. Powiem szczerze, naprawdę było dziwne. Ale dobra. Najważniejsze, że wszystkie karty, które są mi potrzebne, zostaną teraz tak zagrane i w ogóle. No i w ogóle tak, tam się nie przebije ten bossu przez, no, zdrowie mojego bohatera. Źle się tak go nazwać tutaj bohaterem. No, pewnym względem to czym my gramy, są tacy antybohaterowie trochę. Chociaż z drugiej strony, że wiem, tak naprawdę oni tylko walczą o swoje. Dobra, mniejsze, jakbyś tu w to zagłębiał.
Kurwa, no, że pokonaliśmy bossa, pięknie, fajnie i test. Tak, co tu mamy? Fajne. Wezmę, może się jeszcze kiedyś przyda, ostatecznie. I tak, co teraz by wybrać? To na pewno nie. To można byłoby wziąć niby i w ogóle takie, o super, jej, czy coś, ale... Trzeba być więcej energii, co nie jestem pewien. Prawdopodobnie nie, więc... Wezmę coś, co po prostu pozwoli mi więcej kart na rundę dobierać. I teraz tak. Złoto, zaklęcia. Wydarzenie albo usuwanie karty, życie i jednostka. Oczywiście, że wezmę to. I chyba nie muszę mówić, czego chciałbym się pozbyć. Wiem, że może to się wydawać ryzykowne, patrząc na to, że mam mało jednostek, ale tak, jednego takiego chcę się pozbyć i przy tym jednego takiego. Życie oczywiście odnawiamy. Ulepszenie bohatera. No, bardzo ciężki wybór, wiesz, bardzo. Naprawdę cięższy wybór chyba w całej grze. A teraz tak, multi-strike. Jej można byłoby zrobić, wtedy byłoby fajnie, ewentualnie jej. Dużo by tego Frostbite nam kładała. Ale jako, że preferuję, żeby nic nie przydzierało się przez pierwszą fazę, to tak, robimy to. I w sumie niech będzie jeszcze tak. Teraz jak ona już się pojawi, to po prostu nie ma czym się przejmować. Już na początku ma 30, z każdym ma większe ulepszenia, tak dalej, no. O, ciekawy challenge za 400 monet, ale no bez przesady. Kto byłby na tyle głupi, żeby to podjąć się tego, no. Dobra, mniejsza, mniejsza. Jeden taki, ma jakiś efekt nieprzyjemny. Ale czy ja wiem, czy to w ogóle jest konieczne? No, no nie. Po prostu... Nie. 60. No to dwa uzdrowienia byle jakie dają mi... Łącznie 120 obrażeń. Gin. Ja. A od czego tu zacząć? Jest jeszcze coś, co muszę zrobić? W sumie mogę to, ale czy to ma sens? W sumie może jakiś ma. Nie, no dobra. Powiem szczerze, że nie ma żadnego, więc... Pewnie po prostu tak i cieszmy się z efektu, który udało się uzyskać. 50 obrażeń, ona. I jeszcze te 60 to tak po prostu za każde uzdrowienie, które zagrywam na nią. No. Nie, nie. No po prostu nie wiem, co ja mam o tym powiedzieć. Jest... Aż za łatwo. No teraz to prawda problem, bo stracimy dwie energie. Więc mamy tylko dwie prawdopodobnie. Ale no, trafiły się akurat karty, które dużo tej energii ode mnie nie będą wymagać, więc się udało. No jak mi smutno. Teraz nawet się okazało, że w sumie no... Nie, nie było walki. Dobra, teraz tak. Pierwsza sprawa, no co? Przydałoby się ją postawić na wszelki wielki, chociaż... Nie ukrywam, nawet nie wierzę w to, żeby... milioni się przebić. No i teraz tak, oczywiście uzdrowienia. I wygrana bitwa, ponownie. A ta druga jednostka, jeszcze nie dosyć, że wygrana bitwa, to jeszcze patrzcie, jakie ma piękne obrażenia. No, 102 obrażeń. Oczywiście tak, grzybki. Oczywiście tak, to. No i co tu jeszcze? W sumie... Nie wiem, czy jest sens cokolwiek zarzucać, co zarzucę to. Nie, dobra. Dobra, komu jest sens zarzucać wszystko, co się da, w sumie.
ten sposób wzmocnię tą towarzyszkę, czy cokolwiek. Może oprócz właśnie tego, bo w sumie muszę na coś to wyznaczyć, więc... Okej, tak. I o nie, wielki, zły, niedobry bossu. I co ja teraz zrobię? Poza tym, że już widać, że zwyciężyłem, co chyba trzeba się uzdrowić. Jedna nadzieja na to, żebym przetrwał. Leczyć się. No nieźle. 25 obrażeń, czyli patrz, on tylko raz zaatakuje całą moją armię. Po prostu jak tu potężne kombo zrobiłem. Nie, aż powiem wam szczerze, to już aż się piękne robi w ogóle. Nie, no to jest super. I oczywiście, co tu mamy? Nie. Kolejne takie może być. A, nie. Tak, magia, życie. Oczywiście, że tu. Mam za dużo kart, wiecie, takich, które niekoniecznie są potrzebne, typu z tego jestem skłonny zrezygnować. I coś jeszcze takiego miałem? W sumie nie jestem nawet pewien, chyba. Bo w sumie to tyle, inne karty są w miarę przydatne. Dobra, to odwiedzamy. Wow, fajne naprawdę, pomimo że nawet potężne, ale nie. Ale znaczy dosyć, że leczenie samo w sobie bije za bohatera. A, to już mam ostateczne starcie w sumie. To właśnie, nie dosyć, że to jeszcze jak rzucam leczenie, to jeszcze tyle ile udało mi się wyzdrowieć, tyle obrażeń zadaję. No nie zebrałem wszystkich nagród, ale więcej nie mogę nic zrobić, więc wiecie co? Wielka chwila i faktycznie ma inny kolor trochę. Trzy ataki, każdy za 9. Pierwsze zaklęcie, które zagrywam w każdej rundzie, dostaję consume. Ojej, niedobrze. Wie jak nas skontrować. Jeszcze dorzucił coś do talii. Chociaż w sumie to nie jest takie złe. To już dostanie consume. W ten sposób zagrywam co? Czyli to się nie... Czyli na całym co... Na to nie działa. No to cóż. Która będzie dosyć kiepska. Tym razem. Ale cóż. Bywa i tak. I mówiąc szczerze, to będę się bardzo ostrożnie podchodzić do tego wszystkiego. Co znowu? Aha. No, nieźle. No i niedobrze. Bardzo dobrze. No tutaj nie będę ukrywał. Jestem skłonny powiedzieć, że nawet mogę przegrać. Chociaż nie, dobra, jeszcze ona jest. To ona z moim ostatnim nadzieją, co prawda. Ale no, może się jeszcze uda. Muszę po prostu, wiecie, marnować inne zaklęcia niż leczenia, bo leczenia są tutaj najistotniejsze. Chociaż, dobra, tak de facto nie są najistotniejsze. Najistotniejsze, można powiedzieć, szczerze. W tej całej bitwie, w tym wszystkim, w ogóle, będzie coś, czego nie mogę dostać, po prostu, tym razem, jak na złość. Chciałem powiedzieć, że ogólnie najistotniejsze to będą zaklęcia, które atakują i wiecie, mogę zużywać łatwo. Ewentualnie wszelkiej maści te, jak to się nazywa, te grzybki, wiecie. Nie żeby coś, ale akurat grzybki, mówiąc szczerze. No i
niedobrze. Ale właśnie wracając, grzybki same w sobie nie są może niczym aż takim potężnym, ale wiecie, one po zagraniu ich dodają swoją kopię do talii. Więc tak, rzucając non-stop grzybki, po prostu będę mógł narobić sobie dużo tych grzybów, dzięki czemu, w sumie nie narobić, tylko ten, będę miał stały przypływ grzybów, co delikatnie mówiąc trochę poprawi przepływ. Właśnie o tym mówiłem. Mogę to zmarnować. Szczerze, jeśli jest taka okazja, co zmarnuję, co... Wiem, że to jest dobra karta i w ogóle, ale... W ten sposób przynajmniej będę miał minimum te dwa grzyby już, wiecie, w talii non-stop, więc tak... Oczywiście to zarzucę. Tutaj mogę rzucić to, bo czemu by nie? A tutaj zarzucam standardowo, jak najwięcej zaklęć, wiecie, żeby ich przygotować po prostu na te późniejsze starcia. Przecież tak głównie chodzi mi o nią, wiecie, no reszta co tam. Okej, fajnie, ale ona jest jej potęgą. Ona dostaje leczenie, ona ubija wrogów. Dobra, jakie mam tym razem zaklęcia? No w sumie same takie, których nie chcę tracić. Więc idealnie już teraz mogę marnować grzybki. Tym samym zawsze będę miał po dwa grzyby w talii. Jeśli będę je używał na ten, wiecie, na consume. Przez co, no, Alia nie będzie się zmniejszała. I będzie dobrze. Ale nie ukrywam, jestem skłonny nawet poświęcić jeszcze parę kart, jeśli trzeba będzie jakichś takich tych atakujących czy coś w sumie. Bo tak, im bardziej skupiona będzie na uzdrowieniach Natalia, tym szybciej będę mógł pokonać jego. Oj. Tak, nie dostałem grzybka. Więc tak, najpierw to, potem co? Potem no jestem zmuszony na to akurat. I czek. Super. Nie wiem w sumie po co to robię, ale tak. I w sumie mam teraz już dwie karty, które będę mógł łatwo użyć. Mówię tutaj tak o consume, więc nie wiem czy wiecie się zaliczy, ale... Tutaj nie ma co się przejmować, to wyrzucamy. Akurat grzyby przyszły. To tym bardziej nie ma czym się przejmować. Po prostu... A nie, teraz chwila, grzyby będą się namnażać za każdym razem, kiedy je używam, się przyjdą dwa naraz. No i dobrze. Powiem szczerze, bardzo nawet dobrze, po prostu będę miał całą talię grzybów. To da mi tyle kolców, że ta postać sama może wykończy bossa. Dobra, tak, oczywiście. Reszta zaklęć jest przymrożona i w ogóle to tam nie trzeba się tym przejmować. I w sumie chyba teraz on będzie już skakiwał na bitwę. Ale wygraliśmy już teraz, na wstępie, więc jest dobrze. I teraz tak, to... I oczywiście, zarzucamy wszystko, co się da, żeby jak najmniejszym kosztem zwyciężyć. 43 życia. Z każdym zarzuceniem o 2 mniej życia straci. 13. Nie wiem, jak to będzie trwało, ale... Po prostu... No, bo mi się to udało. I to bardzo łatwo nawet, więc... Nie wiem, czy jest co się cieszyć. Skoro i tak nie włączyłem utrudnienia, ale... Dobra, powiem szczerze, po prostu sądzę, że to kolejne wzmocnienie jest OP. Kolejna OP strategia, wiecie, którą będzie można testować później. Ponownie się udało. I w sumie właśnie mi się patrzy na to, jak się odnosi sukcesy. W szczególności, kiedy ta talia nie była wcale taka zoptymalizowana dobrze, czy coś. I pewnie jestem świadom, że mogą robić wyzwania, mogą robić wiele rzeczy, ale tego nie robiłem. I co my tu mamy? Jednostka 25 na 3 szybka, czyli atakuje jako pierwsza. Super, powiem wam szczerze.
potrzebuje wsparcia, ale super. I tutaj dająca Sting do ręki. Bardzo fajne. Oraz w sumie to chyba tyle. Więc cóż, super, udało nam się i w ogóle dziękuję za uwagę. No i następny odcinek zobaczymy, jaki będzie. Trzymajcie się. Hej.